Witajcie na moim kanale. Dziś poruszę temat związku otyłości z nadciśnieniem tętniczym związku, o którym wiemy już ponad 100 lat. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że nadciśnienie tętnicze występuje do 5 razy częściej u chorych otyłych niż u osób z prawidłową masą ciała. Wyniki innych badań sugerują, że nadciśnienie tętnicze towarzyszy szczególnie często otyłości typu brzusznego a więc toffee in outside, fight inside tłuszcz wisteralny. Z kolei zwiększenie obwodu talii u kobiet o 2,5 cm, u mężczyzn o 4,5 cm powoduje podwyższenie skurczowego ciśnienia tętniczego o 1 mm słupartęci. W badaniu Physician Health Study, to jest ostatnie już badanie, które przytoczę, 15-letniej obserwacji poddano 13 563 mężczyzn i stwierdzono, że zwiększenie masy ciała o 10% powoduje zwiększenie ryzyka zachorowania na nadciśnienie tętnicze aż o 70%. Tyle statystyki. No więc, co, jaki, na czym polega ten związek? Jednym z kluczowych mechanizmów łączących otyłość z odcisieniem tętniczym jest nadmierne pobudzenie współczulnego układu nerwowego. Aktywacji współczulnego układu nerwowego u chorych otyłych towarzyszy zawsze zwiększenie oporu obwodowego naczyń krwionośnych. Spowodowane jest to skurczem mięśni gładkich ścian naczyń. Dodatkowo dochodzi do zaburzeń czynności baroreceptorów, czyli tych odpowiedzialnych za regulację ciśnienia, oraz nasilenie wchłaniania zwrotnego sodu w cewkach nerkowych, co prowadzi do zatrzymywania nadmiernego wody w ciele. Jedną z przyczyn zwiększonej aktywności współczulnego układu nerwowego, o którym mówię w moim innym filmie zatytułowanym Świadomość zdrowia, część pierwsza, jest hiperleptynemia. Leptyna jest hormonem wytwarzanym głównie przez adipocyty, czyli komórki tłuszczowe i jej stężenie w osoczu zależy bezpośrednio od wielkości masy tkanki tłuszczowej. Co robi ta leptyna? Otóż ona po przejściu przez barierę krew-mózg pobudza receptory zlokalizowane w jądrze łukowatym podwzgórza i zwiększa aktywność włókien współczulnego układu nerwowego, prowadząc do obkurczenia naczyń. Kolejną przyczyną zwiększonej aktywności tego układu nerwowego przy otyłości jest częste występowanie u tych osób obturacyjnego bezdechu sennego, tzw. OBS. Częstość występowania OBS u otyłych pacjentów sięga 40%, czyli ponad 10-krotnie więcej niż w populacji ogólnej. Co jeszcze? Dochodzi do tego wszystkiego yy, uszkodzenie śródbłonka naczyń. Które jest spowodowane nadmierną obecnością glukozy poposiłkowej i insuliną. Następną rzeczą, zwiększony stres oksydacyjny wynikający z braku homeostazy, czyli równowagi. A jak wiemy, homeostaza dotyczy głównie równowagi płynów stacjonarnych, czyli zewnątrz i wewnątrz komórkowych, a więc mówimy o głównym aspekcie tej homeostazy, czyli równowadze kwasowo-zasadowej. Oczywiście na to jeszcze się nakładają często stany zapalne, one są powodowane cytokinami produkowanymi przez adipocyty, czyli przez naszą tkankę tłuszczową, którą współczesna endokrynologia traktuje jako dodatkowy gruczoł dokrewny. Co ona takiego produkuje ta tkanka? Otóż interleukinę szóstą, prostaglandyny, rezystynę i wspomnianą już leptynę. No, nie sądzisz już, że czas coś z tym zrobić, na przykład odstawić leki, poprawić swoje zdrowie, wygląd, jakość życia? Zapraszam.